utrudnianie pracy w komisjach, kąśliwe komentarze i niewłaściwe zachowanie podczas prowadzenia sesji czy przekroczenie kompetencji. To niektóre z zarzutów radnych opozycji wobec przewodniczącego Dębickiej Rady Miejskiej Mateusza Cebuli. Tym razem pod drugim już wnioskiem o odwołanie go z pełnionej funkcji podpisało się 6 rajców. Radni zagłosowali w tej sprawie podczas minionej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Nie możemy jako radni mniejszościowych godzić się z tym, że prawo jest generalnie w samorządzie tutaj nieprzestrzegane. Nie po to poszłam do samorządu, żeby non-stop toczyć wojenki polityczne z panem przewodniczącym, bo obecnie nie mogę składać wniosków, bo moja komisja się nie spotyka, nie zwołuje się. Obecnie zostałam wykluczona z procesu opiniowania budżetu na rok 2021, co też się wiąże z tym, że nie mogłam wniosków złożyć od mieszkańców do nowego budżetu, ponieważ też w procedurze powinny być 7 komisji stałych zwołanych, a zwołanych zostało tylko 5. Poza tym ja się pytam, gdzie tu we w tym wszystkim są miasto i mieszkańcy. My się tylko kłócimy i nasze prawa są ograniczane, natomiast nie jest nic wspólnego procedowane. Proszę zobaczyć, obecnie będziemy mieć spotkanie odnośnie śmieci i uchwał na najbliższą sesję. 10 sił radnych opozycyjnych jest obecnych na spotkaniu, 11 z Prawa i Sprawiedliwości nie ma. Oczywiście każdy, że tak powiem, człowiek jest inny, każdy ma inny charakter, każdy ma inne sposoby pracy. Radnych opozycyjnych jakby być może boli to, że te sesje są prowadzone nieraz twardą ręką, stanowczo, prawda, ale w wielu sytuacjach jest to bardzo dobre, ponieważ byśmy mieli po prostu bałagan w trakcie obrad. Mi osobiście sposób prowadzenia sesji przez kolegę przewodniczącego w 100% odpowiada. W wyniku tajnego głosowania przy 100% frekwencji radni odrzucili uchwałę o odwołaniu przewodniczącego 11 głosami przeciw i 10 za. Główny zainteresowany widzi drugie dno złożonego początkiem grudnia wniosku. Przede wszystkim polityczną odpowiedzialność i to podwójną za tą już nie drugą nieudaną w dobie pandemii próbę bierze na siebie Mariusz Szewczyk, burmistrz miasta Dębicy, ponieważ wnioskodawcami była 6 radnych wybranych z jego komitetu, a dodatkowo jest szefem struktur partii Porozumienie Jarosława Gowina, gdzie sekretarz tychże struktur Szczepan Mroczek przewodził tejże próbie i liczę, że okręgowe struktury tejże partii i centrala partii sobie to wreszcie wyjaśnią, ponieważ stanowimy koalicję rządową i takie rzeczy są po prostu niedopuszczalne ze strony rzekomego koalicjanta. Czysto polityczny spektakl dla przykrycia nieudolności Mariusza Szewczyka jako burmistrza, o czym świadczy projekt budżetu miasta, gdzie brakuje 10 milionów na wynagrodzenia w oświacie. Drodzy nauczyciele, pracownicy oświaty, na przyszły rok burmistrz nie ma ani złotówki na wasze wynagrodzenia w listopadzie i w grudniu. Próba odwołania Mateusza Cebuli z funkcji była drugą taką inicjatywą radnych z opozycji. Pierwsza, sierpniowa próba zakończyła się fiaskiem wnioskodawców, gdyż za utrzymanie składu rady zagłosowało 12 z 21 rajców. Tym razem, 4 miesiące później, za przewodniczącym Rady Miejskiej w Dębicy stanęła jedna osoba mniej.